Znaczy, chmurę trzymamy w tą brytyjską funkcję. Aha, brytyjska jest trzymamy w chmurze, ale jakby cała chmura jest zbudowana, konfigurowana przez nas. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Zupełnie, wiesz co, to jest w ogóle temat, który chętnie w ogóle możemy o nim opowiedzieć, bo jest teraz na czasie. Wiem, że dużo osób interesuje, więc możemy podczas jakiegoś kolejnego wydarzenia albo... Ale OpenStack czy nie? Nie. Znaczy w sensie rozwiązania, które stosujemy w chmurze, wszystko jest open. Ale nie, bo OpenStack to jest kanonikalny projekt. To są w ogóle pytania wejść do naszego head admina, który notabene konfigurował razem z adminami z Londynu tą chmurę. Tak? Oni ją dość długo budowali, to jest 3 miesiące, żeby działało odpowiednio i fajnie. Z klientów, którzy korzystają z chmury, to jest m.in. wspomniany data center Dynamics i Westminster Abbey, czyli tam właściwie tam, gdzie mamy właśnie taki bardzo duży ruch. No właśnie dlatego pytam. Oni są w chmurze. Na pewno warto też wiedzieć a propos takiej lekkiej dygresji, że no, systemy Enterprise, tak, tutaj jakiś tam hosting schont to nie da rady. Tutaj. Sam szacunkiem na to, ale. Dedykowany serwer to jest zalecane rozwiązanie, aczkolwiek można wirtualizować środowisko, tak? Bo często jest też tak, że w zależności od tego, jak dynamiczny jest serwis, mamy bardzo dużo, bardzo można skalować, jest tam dużo różnych narzędzi, którymi można to robić. Często dedykowany serwer się wirtualizuje, ale to i tak dalej jest jeden serwer pod jednego Matrixa, który po prostu na osobnej wirtualizacji trzyma bazę, na osobnym sam system, gdzie są jakieś balansery. Jeszcze nie znam szczegółów, bo nie jestem adminem, ale się tego typu rzeczy robi. Mamona. Gdzie jest ta mamona? Ogólnie rzecz biorąc, mamy trzy modele współpracy. Zacznę od tego, który jest dla nas najmniej dochodowy, a właściwie wcale nie jest dochodowy. To jest model, w którym, a propos twojego pytania, klient sobie sam korzysta z naszego rozwiązania, tak? Nie ma tutaj żadnych jakichś kruczków, sztuczek strasznych, że nie da się po prostu tego zainstalować, nie wiadomo jak to zrobić, jak to ugryźć. Są wszystkie repozytoria, paczki. Powiem wam, że uśredniając z doświadczenia nasz admin, już nie mówię o konfiguracji serwera, tak, typu tam CentOS, Debian, Postgres, tak dalej, na tym stoi, ale sam nasz admin potrzebuje około 40 minut, żeby postawić Matrixa. Z doświadczenia ludzie, którzy biorą to czasami, tak 4 do 6 godzin. To i tak to widać, że jest kolos. Nie? No, to jest kolos. Ale tu oczywiście mówię, że klienci już się na to zdecydowali, czy ludzie z którymi współpracujemy, czy sobie sami, no to nie wiedzą faktycznie o tych ludzi. Ale to takich mówimy, tak? Nie mówimy o jakimś pasjonacie, który tam kiedyś postawił WordPressa i teraz sobie chce zrobić Matrixa, tak? Tylko mówimy o kimś, kto wie, co to jest sudo, dostęp, ma jakieś pojęcie o HAPie, to, no to nie jest nie do postawienia. Wbrew pozorom o wiele dłużej potem trwa odpowiednia konfiguracja, ale też mówimy o wydajności, o performance, tak? Aniżeli w ogóle postawienie samego Matrixa. Jeśli chodzi o ten model, on jest dla nas o tyle miły i przyjemny i nie unikamy rozmów o nim, ponieważ są to klienci, którzy nas jednak referują, tak? Ponieważ mimo, że nie mieli budżetu, a zazwyczaj skoro oni czasami mają jakieś miary przyzwoite działy IT, i tak zdecydowali się na nasze rozwiązanie, na nasz framework. Do takich klientów w Polsce możemy na przykład zaliczyć Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Pod kątem grafiki, no to tam widać, że to robią osoby techniczne. Ale bardzo, bardzo fajnie im to działa, oni mają 15 serwisów na tym jednym Matrixie na przykład. Od głównego urzędu, poprzez jakieś tam ich inicjatywy i tak dalej, i tak dalej. Z jakichś na przykład większych klientów, którzy korzystają, to na przykład Światowa Organizacja Zdrowia. Oni mają bardzo duży dział IT, który się mieści w Kopenhadze. No i też po prostu stwierdzili, że nie będą sobie coś dedykowanego rozwiązania, że chcą czegoś poszukać. Tacy klienci są nas bardzo wartościowi z tego względu, że oni często zamawiają u naprawdę jakichś drogich, analitycznych firm, albo we własnym zakresie mają specjalistów, jakieś audyty, badają rynek. No i to jest bardzo miłe, że na podstawie tych szeroko zakrojonych badań i poszukiwań stwierdzają, że będą korzystać z tego, a nie innego rozwiązania. I to też czasami próbujemy uzmysłowić szczególnie klientom w Polsce, ponieważ no, u nas, nie oszukujmy się, rzadko się robi tego typu analizy, tego typu badania, tylko zazwyczaj jakieś tam na hura zapytanie albo jakiś przetarg, 100% cena kryterium i potem to wygląda tak, jak wygląda. Ja zawsze postaram się powiedzieć, słuchajcie, ktoś wydał naprawdę dużo pieniędzy, żeby znaleźć to rozwiązanie, skorzystajcie z tego, tak? W szczególności, że często przy takich organizacjach typu właśnie AGIMO, typu Światowa Organizacja Zdrowia, te dokumenty są dostępne za darmo, tak? Właściwie wystarczy sobie poszukać sobie na ich stronie i są pełne raporty opisujące ten jakiś case, czy te poszukiwania i czemu zdecydowali się na takie, a nie inne rozwiązanie.
No i tutaj na tym modelu nie zarabiamy zupełnie nic, poza dobrym słowem. Aczkolwiek bardzo sobie cenimy tą współpracę i należy też przyznać, że to są zazwyczaj jednak, w sensie tego, że robią to od początku do końca sami, to są bardzo aktywni i ciekawi użytkownicy systemu, którzy nam bardzo dobry feedback zawsze dają. Czego im brakuje, co byśmy mogli zmienić i tak dalej. I tutaj to jest właściwie też jakby jedyny rodzaj klienta, który przy bardzo specyficznych sytuacjach dostaje dostęp do roadmapa, mimo że mu się jakby nie należy. Ponieważ no, mają bardzo duży wkład, tak? I często też oni nas starają różnego rodzaju wydarzenia. Prezentując jakieś case study i tak dalej. To jest jako pierwszy model współpracy. Drugi jest model mieszany. I tutaj jak pamiętacie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, klient może sobie wybrać właściwie, czy na przykład chce z nami robić tylko analizę, czy tylko implementację, czy tylko wsparcie, albo w ogóle jakoś jedną tylko z tych konkretnych rzeczy. To jest o tyle wydajne, że pozwala bardzo dobrze klientowi wykorzystać budżet, tak? Zresztą, czemu o tym mówię? Bo ktoś z Was może będzie kiedyś sobie robił jakąś stronę, albo będzie pracował w jakiejś instytucji, w jakiejś dużej korporacji, firmie, powierzą wam takie zadanie. No i staniesz przed wyborem typu, no jestem ja, mam na przykład jeszcze dwóch informatyków, albo mam szefa, który mówi, słuchaj, ty tutaj się interesujesz aplikacjami, to zrobisz nowy site naszej korporacji, no i daje ci taki budżet. I sobie, nie wiem, zatrudni kogoś, zatrudni firmę, cokolwiek, a potrzeb jest dwa razy tyle, tak? I to jest ten model, który fajnie odpowiada na potrzeby tego typu ludzi, gdzie mają jakieś zasoby, mają jakiś budżet, albo mają tylko trochę zasobów, gdzie mogą sobie to wymieszać. Gdzie na przykład możemy im przeszkolić, tak? Bo szkolenia są bardzo mocnym aspektem tej działalności. Żeby mogli zrobić to sami. Mogą na przykład stwierdzić, że no nie mają kłopotu z programowaniem, implementacją, ale nie mają żadnego pojęcia na przykład o, nie wiem, JavaScriptie albo CSS-ach, HTML-u i sobie w ogóle nie są w stanie dać rady z designem. Nawet jeżeli go mają, ale potem go pociąć, odpowiednio zaimplementować, tak żeby się jeszcze walidował, żeby był widoczny w różnych przeglądarkach i tak dalej. Mało tego, czasami jest tak, że oni to wszystko zrobią, no ale chcieliby mieć pewność, że to zostało przyzwoicie przez nich zrobione, więc proszę na nas o testowanie, tak? O taką iterację testów backlistingu. Wtedy robimy odpowiednie scenariusze dla użytkowników publicznych, jakichś tam administratorskich. I tutaj ten model jest właściwie dowolny. Zazwyczaj staramy się właśnie, to też jest moje zadanie, po prostu tego typu modelu współpracy klientów, po prostu jaki ma budżet. Staramy się oszacować, jakie on ma najmocniejsze punkty, jakie ma najsłabsze, tam są jego najsłabsze punkty, po prostu wtedy tam dedykować ten budżet, żeby móc odpowiedzieć na jego potrzeby. Jak na ostatnim modelem, o którym też sobie najmniej wydaje, bo chciałbym wam powiedzieć, bo to jest mało ciekawe, to jest model, który robimy wszystko od początku do końca, tak? To jest model, w którym klient po prostu ma, on powinien mieć przygotowane wszystko, bo my dla niego to przygotowujemy, robimy całe wdrożenie od początku do końca ze wszystkim. I potem publikujemy taką stronę i zapewniamy wsparcie. Co do jeszcze w sumie tego mieszanego modelu, to jest też model, który w Polsce agencje interaktywne, szumnie zwane, są dość pazerne i z nami bardzo dużo współpracują. Jak już nie mają dużego klienta, wtyczki go, ale całkowity brak technologii, który by mógł odpowiedzieć, to wtedy przychodzą i łaskawie się za nim podzielą projektem. Doświadczenia, które mamy z agencji, są zupełnie inne, tak? Są to agencje, które są zazwyczaj kilkukrotnie większe, mają naprawdę mocniejsze działy technologiczne, ale i tak wolą współpracować z nami. Między innymi współpracuje z nami największa brytyjska agencja Grand Firm. Oni właściwie jak mają jakikolwiek duży projekt, który jest finansowany przez jakieś rządowe źródła, tudzież trzeba zrobić coś naprawdę dużego, to w ogóle się tym nie przejmują, tylko idą do squiz. To też jest taki model mieszany, tak? Bo wiadomo, że tego typu agencje robią jakieś cały social media, e-mail marketing, przygotowują całą kreację, makiety, funkcjonalność, a my tylko tutaj zapewniamy technologię w tym momencie. To też jest taki typowy klient, który korzysta w tym modelu mieszanym. Całkowity model, wiadomo. Aha, a propos takich mieszanych modeli. To takim mieszanym modelem jest na przykład właśnie Drinkhour, ten z alkoholem serwis, gdzie to właśnie między innymi za co grajmy. Mieszany model wykorzystuje między innymi totalizator sportowy. To jest też bardzo nietypowy klient. Jak się można pewnie domyślić, oni... Lotto to nie tylko totalizator, albo totalizator nie tylko Lotto. My współpracujemy z Lotto, z totalizatorem jakąś korporacją. Więc z samym Lotto nie mamy nic do czynienia, więc powiedzieć na stronę lotto.pl, to nie myślę, że robimy takie badziewne strony, bo to robi coś inny. My dostarczamy rozwiązania na dzień dzisiejszy internetowe i jesteśmy w trakcie robienia serwisu korporacyjnego. Robimy o dziwo jakąś dziwną wersję mobilną, ale to jest taki świeży temat. Wiem, że teraz tam chłopaki właśnie w Dewie piszą jakieś zapytania do rozpoznawania urządzeń mobilnych.
I to wszystko powinno się pojawić tak naprawdę w okolicach stycznia, co będzie można zobaczyć, tak? No bo internetowych rozwiązań się nie da sprawdzić. Takie internetowe rozwiązanie między innymi też był modelu mieszanym, robiliśmy dla Yamahy. Właściwie internet Yamaha Worldwide jest na Matrixie. I bardzo często jest tak, że jednak te są na tyle ważne dla firm, tutaj jest ta tajemnica i tak dalej, to one są często robione wspólnie z IT danych firm czy korporacji. Przy czym tego nie można niestety zobaczyć, nie możemy tego pokazać, jak to wygląda fajnie. Szczególnie to Yamaha. Powiem wam, że internet Yamaha jest o tyle ciekawy, że jest zrobiony jak naprawdę mega fajny, wypaśny portal. I chociaż jeśli chodzi o rozwiązania internetowe, to one są takie dość silne, kiepskie, nieatrakcyjne, tak? Można tam sobie faktycznie zrobić to, co się chce, a ten po prostu portal internetowy Yamaha jest po prostu naprawdę. Jak ja zobaczyłem, to ja w pierwszym momencie mówię, robimy stronę Yamaha? Ale nie, to jest internet. Mówię, to jest internet? Wow. Bardzo, bardzo ciekawie. Też można w ten sposób budować internety, tak? Jakbyście kiedyś mieli takie plany, albo ty wam to zlecił, to nie róbcie tego tak na pałę, mówiąc brzydko. A propos takiego pełnego wdrożenia, no to zazwyczaj mniej więcej tak można rozłożyć na jakieś takie kamienie milowe i to, co jest do zrobienia. Ale pewnie macie takie przedmioty tutaj na uczelni, jak się ten projekt realizuje, więc nie będę dalej związał w tym temacie. A propos właśnie tej instalacji, żeby było łatwo i fajnie, ona jest dostępna przy pomocy wirtualnych, zwirtualizowanych plików, tak? One są w GameWare zrobione. Więc w tym momencie instalacja zajmuje jakieś 15 minut, żeby sobie zobaczyć, jak to działa. Albo można standardowo po prostu pobić sobie repozytoria i standardowo się to wszystko. Nie, czemu? CVS? Ja też na CVS. 10 lat temu ludzie przestawali używać CVS. Ja nie mówię, że to jest wszystko używane, bo tak i URL jeszcze jest dla. Ale można to zajmować wirtualnie, dlatego teraz wam się przyznam, że mamy tych kilka produktów i tylko ten Matrix można sobie tak w plikach cały kod mieć, zobaczyć, jak to śmiga i sobie zainstalować. Te pozostałe produkty są dostępne tylko i wyłącznie jako wirtualnie, tak? Więc robienie upgrade'ów tego jest dość utrudnione, rozwój tego jest to trudne, aczkolwiek nie niemożliwe. Nie mamy prawa, jeśli sobie to po prostu rozbijemy na części pierwsze i zrobimy. Jest kilka serwisów, które piszą o Matrixie, ludzi, którzy używają Matrixa poza Squeeze. Oni tam otrzymają takie tips and tricks, albo już gotowe skrypty, jak to zrobić, to jest kwestia tylko odpowiedniego pogooglowania. Nawet napisano książkę w naszym systemie, poza nami. Ale to jest 150 euro, nie wiem, co mówić. A to po samych produktów powiem tylko jeszcze na końcu, jak to mniej więcej wygląda. Jest ten Squeeze Matrix. To jest właśnie Web Experience Management Suite. To jest nasz flagowy produkt. Platforma Enterprise, już od lat nazwana CMS-em, zresztą jeszcze z dodatkowego powodu, w oparciu o której robimy właściwie większość stron i nie ma rzeczy niemożliwych na tym systemie. Zazwyczaj. A jak są, to wtedy można sobie właśnie zrobić jakieś postąpaczki i zdewować go, więc kwestia tylko czasu i chęci. I potem mamy tą grupę tych trzech dodatkowych produktów, gdzie mamy tego Squeeze CMS-a. One są tyle ciekawe, że tutaj Squeeze w oparciu o to rozwiązanie pokazuje, jaki jest kierunek, jak będą wyglądać tego typu systemy. One z tego względu fajne, że tutaj nie ma żadnego backendu. Cały interfejs związany z administracją tym systemem jest frontendowy i jest, mówiąc w skrócie, inline. Czyli chcąc cokolwiek wyedytować, klikamy tryb edycji i cała strona się edytuje, tak jakbyśmy to edytowali w jakimś programie do edycji treści czy czegokolwiek, tak? Po prostu wszystko się zmienia dynamicznie, zmieniamy czy jakiś header, on się oczywiście zmieni w wszystkich innych miejscach, czy jakieś, coś w jakiejś nawigacji. To jest coś, co obsłuży nam myślę szympans po dwóch dniach. Bo tutaj nie ma po prostu nic, wszystko jest czytelne. Jest to linii kontekstowy help, typu wprowadzać tam new page i on po prostu tak.